taki, wiesz. Widziałeś kiedyś powtórkę, żeby... W Turbo Kozaku nawet robią, to ja. Panie, ale w Turbo Kozaku pracują amatorzy, no. No możliwe, no. Dumastolicy.pl, Marcin Bochenek, najlepszy obrońca z fryzurą boczną, dzisiaj na boisku. A dziękuję, fryzura jest. To czy byłem najlepszy, to wydaje mi się, że to, że zagraliśmy na zero, to nas cieszy, a jakieś wyróżnienia to jest druga jakaś nieważna, powiedzmy, sprawa dla obrońców. Najważniejsze, że jest na zero. No to, że na zero do tyłu, to oczywiście, ale hasałeś sobie z przodu. Dużo krwi napsułeś zawodnikom Lechii. Motywacja ze względu na dobrego rywala, czy chęć odrobienia zaufania wśród kibiców po tych słabszych meczach, chociażby w Łomży? Znaczy, wydaje mi się, że czynnikiem głównym również było to, że w Łomży nie zagrałem ostatnio, miałem więcej troszeczkę siły, więcej czasu na regenerację i po prostu mogłem się wykazać, no, nie wiem, więcej siły miałem po prostu i wydaje mi się, że to przesądziło nad tym, że mogłem troszeczkę pobiegać. No w pewnym momencie zdarzył się faul na tobie, tak troszeczkę zadrżeliśmy, bo pamiętamy twoje perypetie podczas tej długiej już przygody z Polonią. Co się tam stało i... O którym mowa? Bo no, nie wiem konkretnie, trochę tam poleżałem dzisiaj, tych fauli trochę było, tak więc nie wiem, tam gdzie głowę tam wsadziłem, o ten chodzi, czy który konkretnie? No nie, no tam po nogach poszło chyba. A nie, to czasem trzeba to sprokurować i dać czas całemu zespołowi, tak więc czasem to wygląda dosyć boleśnie, ale z reguły to bywa tak, że jakoś przeżyje i gramy dalej i nie ma tego efektu jakiejś wielkiej kontuzji i tyle. Musimy to wypikać, żeby sędziowie tutaj jednak uważali na ciebie, prawda? Podczas konferencji padło pytanie odnośnie tego, o co jeszcze walczycie jako tutaj doświadczonego i długoletniego gracza Polonii. Muszę cię zapytać, czy wy jeszcze chcecie Widzewa i Lechię gonić? Znaczy, ja bym nie odpowiadał na takie pytanie, bardziej się skupiłbym na tym, że po prostu jest następny mecz i następne trzy punkty są do zgarnięcia i tyle. No, to co będzie, to zobaczymy. Naszym celem jest, żeby zdobywać trzy punkty, bo jak wiemy, mamy troszeczkę straty i no, nie oszukujmy się, że jak ktoś tam nie straci punktów, to nic z tego nie będzie. Tak więc wygrywajmy do końca mecze. W dobrym stylu, fajnie grajmy, żeby kibice również mieli z tego radość i tyle. Dziękujemy. Dziękuję również. Przesiadam się, dziękuję.